Szanowni widzowie telewizji PL1, nasza oglądalność wzrosła dwukrotnie, za co dziękujemy. Równocześnie wzrosły nasze opłaty za korzystanie z bezpiecznych amerykańskich serwerów. Wolność mediów kosztuje, zatem prosimy o wsparcie poprzez wpłaty na nasze konto. Bądźmy razem! Dzień dobry Państwu, serdecznie witamy w PL1 Historia, gdzie zajmujemy się historią starszą i historią nowszą i historią całkiem nową. No i dziś się zajmiemy historią właśnie całkiem nową, zaledwie 20-letnią, tym niemniej istotną ze względu na to, co się działo w ciągu ostatnich 3 lat. No jak się wszyscy pewnie już domyślają, zajmiemy się pewnymi przypadkami związanymi ze stosunkowo nową dziedziną nauki, mikrobiologią i wirusologią. Tak naprawdę dopiero w XX wieku ludzie spostrzegli, jak potężną bronią może być mikrobiologia. Początkowo zresztą bardziej martwiono się o skutki użycia broni chemicznej, przetestowanej, jak wiadomo, przez Niemców w czasie I wojny światowej, ale już II wojna to był czas badań nad bronią bakteriologiczną, nad którą rzeczone badania prowadzili zarówno Niemcy, jak i Japończycy w obozach koncentracyjnych, na więźniach tychże obozów straszliwe rzeczy robili, naprawdę straszliwe. To samo zresztą robili Sowieci. No i jakie badania nad zakazaną wszystkimi konwencjami bronią biologiczną trwają obecnie, to tak naprawdę nie wiadomo. Ale skoro wedle relacji uciekinierów oraz wszelkich znaków na niebie i ziemi prowadzi je Korea Północna, no to można być pewnym, że prowadzą je też inne państwa, być może także dlatego, żeby się przed Koreą Północną bronić, i pewnie prowadzą to także państwa tak zwane demokratyczne. I nie chodzi tutaj tylko o doktrynę wojenną, ale także o tak zwany Deep State, no i jego plany. Ten kawałek historii jest akurat właśnie dosyć nowy, ale także dość tajemniczy. Zapewne pamiętają Państwo rok 2010 i następne lata i tak zwanego seryjnego samobójcę. Niezależnie od tego, czy ktoś w niego wierzy, czy nie wierzy, nie jest to pierwsza tego typu okoliczność, że masowo giną osoby, które mogłyby coś powiedzieć niewygodnego albo mogłyby mieć wiedzę, która potencjalnie byłaby dla kogoś groźna. Plaga samobójstw, morderstw, wypadków i innych śmiertelnych zaginięć dotknęła na początku XX wieku naukowców zajmujących się właśnie mikrobiologią, wirusologią i klonowaniem. I to w różnych państwach. W latach 2001-2005 w tajemniczych okolicznościach zmarło wielu mikrobiologów zajmujących się chorobami zakaźnymi i śmiercionośnymi wirusami. Na przykład 12 listopada 2001 roku przed swoim laboratorium w Miami na Florydzie, Miami Medical School, został naleziony martwy dr Benito Que, biolog komórkowy zajmujący się chorobami zakaźnymi. Oficjalną przyczyną jego śmierci miało być nagłe zatrzymanie krążenia. Jednak sprawa śmierci tego mikrobiologa nie została wyjaśniona. 23 listopada 2001 roku niedaleko swego domu w Anglii został znaleziony mikrobiolog dr Władimir Pasiecznik. Pasiecznik w czasach zimnej wojny pracował w biopreparacie radzieckim, czyli w zakładzie produkującym broń biologiczną. Zbiegł na zachód i ujawnił radziecki program badań nad tą bronią. Brytyjski wywiad podał, że Pasiecznik zmarł na zawał serca. Czy zmarł na zawał serca, czy dosięgła go zemsta Putina, czy kogoś innego, nie wiadomo. 24 listopada 2001 FBI ogłasza, że prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia doktora Dona Willego, mikrobiologa pracującego nad, tutaj cytat,
potencjalnie śmiercionośnymi wirusami. Ten naukowiec zbadał, w jaki sposób wirusy wiążą się z powierzchniami komórek, umożliwiając im wejście do komórki oraz w jaki sposób wirusy ewoluują, aby infekować różne organizmy i unikać odpowiedzi immunologicznej gospodarza. Był to naukowiec uważany za krajowego eksperta w dziedzinie wirusów Ebola, opryszczki i grypy. Otrzymał też nagrodę, japońską nagrodę Harvardu za odkrycie, w jaki sposób układ odpornościowy chroni się przed infekcją. Jego ciało zostało znalezione 18 grudnia. Przyczyna śmierci nie została ujawniona. Idźmy dalej. Mamy 24 listopada 2001, Zurich, Szwajcaria. Rozbija się mały samolot lecący z Berlina. Na pokładzie były 32 osoby, zginęło 22, w tym 3 mikrobiologów. Doktor Jakob Madsen, dziekan Hebrajskiego Uniwersytetu Medycznego, a Miram Eldor, kierownik Zakładu Hematologii Szpitalu Ilahowa w Tel Awiwie, uznany w świecie specjalista w dziedzinie krzepliwości krwi, i Avishai Berkan, dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego w Tel Awiwie. 10 grudnia 2001. W domu w Virginii sąsiedzi znajdują ciało doktora Roberta Schwarza, czołowego badacza w dziedzinie sekwencjonowania DNA w USA. Pracował w Virginijskim Centrum Innowacji i Technologii, takiej pozarządowej organizacji, pracując między innymi nad pierwszą internetową bazą danych na temat sekwencjonowania DNA. 14 grudnia 2001 Geelong w australijskim stanie Victoria umiera Seth Van Nguyen, mikrobiolog, zajmujący się także wirusami. Jego ciało znaleziono w chłodni, gdzie przechowywano próbki biologiczne. Według oficjalnych informacji zmarł po wejściu przez śluzę do składu laboratoryjnego na skutek zatrucia azotem, który wyciekł z systemu chłodzenia. 28 stycznia 2002 rosyjski mikrobiolog Aleksiej Bruszliński, członek Rosyjskiej Akademii Nauk, zostaje znaleziony martwy w swoim moskiewskim mieszkaniu. Oficjalnie przyczyną śmierci był bandycki napad. Czyj? Nie wiadomo. W połowie lutego 2022 roku uderzeniem w głowę został zabity znany rosyjski mikrobiolog, szef mikrobiologii w Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Moskwie, Wiktor Koszunow. Również w połowie lutego tego samego roku zginął Ian Langorf, starszy członek Ośrodka Badań Społecznych i Gospodarczych Uniwersytetu Anglii Wschodniej. Zajmował się badaniami nad białaczką, dziecięcymi zakażeniami i oceną zagrożeń dla środowiska. 24 marca 2002 w wypadku awionetki ginie sterujący nią dr Steven Mostow, jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie chorób zakaźnych w USA, dziekan Centrum Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Colorado, propagator szczepień przeciwko grypie, doradca wywiadu USA w sprawie bioterroryzmu. 24 marca 2002 w Cambridge w wyniku potrącenia przez samochód ginie mikrobiolog dr David Wynne Williams, zajmował się badaniami nad zdolnością do przeżycia w ekstremalnych warunkach potencjalnie agresywnych drobnoustrojów. 18 lipca 2002 podczas spaceru w lesie podcina sobie żyły David Kelly, brytyjski ekspert w dziedzinie broni biologicznej. Listopad 2002 potrącony przez pirata drogowego ginie Robert Leslie Burgoff z Teksasu. Wypadek był szczególnie drastyczny, dlatego że sprawca wjechał na chodnik i swoim samochodem dosłownie przygniótł naukowca do ściany budynku. Przed wypadkiem naukowiec zajmował się badaniem zjawiska pojawiania się ognisk wirusów na statkach wycieczkowych. W maju 2004 roku oficjalne
tak zwane oficjalne czynniki w Moskwie poinformowały o śmierci naukowca, który miał przypadkowo ukłuć się igłą zainfekowaną wirusem Ebola. Incydent miał zwrócić uwagę na zabezpieczenie w Państwowym Centrum Badawczym Wirusologii i Biotechnologii. W czasach radzieckich ośrodek ten zajmował się przekształcaniem śmiercionośnych wirusów w broń biologiczną. 3 lipca Anglia, w wypadku lotniczym ginie pilotujący Cessnę 206 dr Paul Norman. Zajmował się obroną przed skutkami stosowania broni biologicznej i chemicznej. Sierpień 2004. Profesor George Clark, szef laboratorium, w którym sklonowano owieczkę Dolly, zostaje znaleziony powieszony w swoim wakacyjnym domu. 7 stycznia 2005. Ciało emerytowanego koreańskiego specjalisty w dziedzinie chemii białek, profesora Uniwersytetu Missouri, Johna Ima, zostało znalezione w bagażniku podpalonego samochodu. Profesor został zabity wieloma ciosami ostrym narzędziem zadanymi w klatkę piersiową. Maj 2005. Australijski naukowiec David Banks, szef pionu naukowego Biosecurity Australia, zajmującego się problemami kwarantanny i sam zajmujący się badaniami nad strategiami kwarantanny w północnej Australii, ginie w katastrofie lotniczej. To są przypadki, o których mało mówiono, ale o których pisała prasa państw wymienionych wyżej, z których naukowcy ci pochodzili. Natomiast nikt nigdy nie próbował wyjaśnić tych zgonów. Natomiast z perspektywy 20 lat następujące po sobie w tak krótkich odstępach czasu zgony naukowców zajmujących się kwestiami, którymi w ciągu ostatnich 3 lat żył cały świat, od badań DNA, poprzez badanie wirusów, po kwestie zakażeń w miejscach zbiorowego przebywania i zasad organizowania kwarantanny, no naprawdę budzą pytania, czy to rzeczywiście były przypadki. Być może ci naukowcy doszliby do innych wniosków, aniżeli gwiazdy nauki, aniżeli WHO i doradcy prezydenta USA, które konkretne rozwiązania zaproponowali, którzy zaproponowali konkretne działania, z których skutkami z kolei my się borykaliśmy. Nikt też nie powiązał tychże wyżej wymienionych zgonów z pewnym artykułem. Otóż właśnie w grudniu 2001 roku brytyjski Times opublikował artykuł o izraelskich pracach nad bronią biologiczną mającą zabijać tylko określone typy ludzi. Tutaj cytat: chodzi o specyficzne wykorzystanie zdolności wirusów i niektórych bakterii do zmiany DNA w żywych komórkach organizmu gospodarza. Naukowcy próbują tak przeobrazić śmiercionośne drobnoustroje, by atakowały tylko osoby mające konkretny charakterystyczny gen. Tu jest koniec cytatu. Czy to może być przesada? Czy mogło tak być, że badania się wymknęły? Może i tak, ale warto pamiętać, że pandemia koronawirusa wcale nie jest pierwszą pandemią, którą świat dotknęła po grypie hiszpance. W ostatnim dwudziestoleciu przecież były pandemie świńskiej i ptasiej grypy. Obie miały być śmiertelnym zagrożeniem dla ludzkości, obie miały zwalczyć na prędce stworzone szczepionki. W przypadku obu media brały spory udział w wywołaniu paniki. Obie miały też mieć naturalne pochodzenie, a jednak wiele wskazuje, że obie te pandemie, gryp świńskiej czy ptasiej, były swego rodzaju treningiem przed pandemią koronawirusa, a władze doskonale zdawały sobie sprawę. Kiedy w 2005 roku media nakręcały obawy przed ptasią grypą, ówczesny prezydent USA George Bush powiedział: jeżeli gdzieś w Stanach Zjednoczonych wybuchłaby epidemia, czy nie poddalibyśmy tej części kraju kwarantannie? Jak byśmy ją wprowadzili?
na pewno zawieszając ruch lotniczy oraz zapobiegając kontaktom zdrowych z zakażonymi. A kto najlepiej by to zrobił? Jedną z opcji jest wykorzystanie wojska, które potrafi zaplanować i przeprowadzić taką operację. Mówimy o czasach, kiedy sytuacja z lat 2020-2022 nikomu nie przyszłaby do głowy. Sprawą wirusa ptasiej grypy bardzo poważnie zajęło się amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, CDC, które wprost ogłosiło, że pandemia o wiele bardziej śmiercionośna niż wirus ptasiej grypy jest wielce prawdopodobna. W lutym 2008 roku indonezyjska minister zdrowia dr Siti Fadlah Supari opublikowała książkę Czas, by świat się zmienił, boska ręka za ptasią grypą, w której napisała, że rząd Stanów Zjednoczonych skrycie pracuje nad przemianą ptasiej grypy w śmiercionośną broń biologiczną. Supari szczególnie zaniepokoiło, że Światowa Organizacja Zdrowia udostępnia swoje próbki wirusów amerykańskiemu laboratorium w Los Alamos, laboratorium znanego z wyprodukowania bomby atomowej. Także w 2008 roku Google, częsty uczestnik rozmaitych konferencji na temat scenariuszy pandemii, uruchomił usługę Google Flu Trends, służącą i śledzącą do służenia przypadków występowania grypy za pomocą monitorowania wyszukiwań w Google. Od tamtej pory usługa ta była systematycznie udoskonalana i 10 lat później potrafiła już ostrzec o grypie 10 dni wcześniej niż tradycyjna służba zdrowia. Jak się okazało, było to tylko preludium do aplikacji śledzących, jakie zostały wprowadzone w 2020 roku do powszechnego użytku. Oficjalnie oczywiście dla dobra ludzkości, aby ostrzegać przed zakażeniami. Tak naprawdę przeciwnicy tychże aplikacji podnosili, że stały się one doskonałym narzędziem kontroli ludzi. W 2009 roku jedna z austriackich dziennikarek, Jane Burgermeister, zarzuciła FBI, WHO i ONZ współpracę przy przekształcaniu wirusa ptasiej grypy w szczep, który zainfekuje całą planetę, co doprowadzi do drastycznego ograniczenia populacji i objęcia pozostałych przy życiu ludzi kontrolą nowego ładu światowego. Czas pokazał, że tak naprawdę pomyliła się w zasadzie tylko co do rodzaju wirusa. I to nie koniec, bo podnoszą się głosy, że były rozpisywane kolejne scenariusze. Przede wszystkim ten mówiący o tym, iż w 2010 roku w nowojorskiej siedzibie Rockefellerów odbyła się konferencja poświęcona przyszłości świata. W zasadzie nic nowego, jak wiedzą widzowie PL1 Historia, Rockefellerowie lubili, i pewnie dalej lubią takie spotkania, więc jedno w tę czy w tamtą stronę nie powinny mieć znaczenia. A jednak ta konferencja, jak podnoszą osoby, które się zajmowały przyglądaniem jej bliżej, albo dla innych zwolennicy teorii spiskowych, co kto woli, co do joty rozpisała scenariusz pandemii, jaka wybuchła w 2020 roku. Został on zawarty w specjalnym raporcie właśnie na temat scenariuszy przyszłości, technologii i międzynarodowego rozprzestrzeniania się pandemii. Raport ten przewidywał, że w 2012 roku w Chinach wybuchnie pandemia, którą spowoduje nowa mutacja wirusa grypy, dużo groźniejsza od wywołanej przez siejący panikę wirus H1N1. Raport przewidywał co do joty nie tylko miejsce wybuchu pandemii, ale i wszystkie jej następstwa, łącznie z ograniczeniami takimi jak noszenie maseczek czy pomiary temperatury. Opisywał tę sytuację jako przyszłość, a świat po pandemii, który miał wyglądać zupełnie inaczej.
I tutaj cytat. W czasie pandemii krajowi liderzy na całym świecie wykorzystali swe uprawnienia, nakładając szczelne zasady ograniczenia. Od obowiązku noszenia masek do kontroli temperatury przy wejściach do pomieszczeń ogólnodostępnych, takich jak dworce kolejowe i supermarkety. Nawet po zakończeniu pandemii ta bardziej autorytarna forma kontroli i nadzoru nad obywatelami i ich działalnością jest kontynuowana, a nawet się nasila. Tak opisywali w swoim scenariuszu przyszłości autorzy tegoż raportu. Dziennikarz śledczy Wojciech Smliński postanowił zasięgnąć informacji o źródła i o raport zapytał samą fundację. Jak podkreślał, ku własnemu zdziwieniu dostał odpowiedź od Ashley Cheng, dyrektor działu do spraw kontaktów z mediami Fundacji Rockefellera, w którym po pierwsze przyznała, że taki raport rzeczywiście powstał, po drugie przyznała też, jak twierdzi Smliński, po co powstał i w przysłanym do niego piśmie napisała, że zapewniając strukturę metodologiczną, taką jak planowanie scenariuszy, wierzyliśmy, że raport z badań może skoncentrować rządy i zawody związane z rozwojem tego, czego nie wiemy, zamiast tego, co już wiemy, i stworzyć lepsze plany, aby rzeczywiście zająć się prawdziwą pandemią, taką jak ta, którą dzisiaj mamy. Fundacja Rockefellera nie stworzyła i nie tworzy pandemii. Fundacja finansuje centra operacji kryzysowych w Afryce, aby pomóc zarządzać wielkimi wybuchami epidemii i ograniczyć chorobę tam. Tutaj w Stanach Zjednoczonych pracujemy z takimi organizacjami jak KOR, aby rozszerzyć dostęp do testowania na zagrożone społeczności podczas dofinansowania. Takich organizacji jak COVID Tracking Project ma na celu pomoc lokalnym, stanowym, federalnym urzędnikom lepiej kierować zasoby w tłumieniu choroby. To jest odpowiedź z 2021 roku, a więc z czasu, gdy pandemia trwała. Innymi słowy, fundacja była od dawna zainteresowana depopulacją powiązaną z rodzinami i planami najbogatszych finansistów na świecie. W dodatku nie tylko co do joty przewidziała pandemię koronawirusa, ale jeszcze zupełnie otwarcie przyznała się do wydawania rekomendacji państwowym urzędnikom. Przecież dokładnie to z tej wypowiedzi wynika. To nie koniec, bowiem z Fundacją Rockefellera od dawna współpracuje Bill Gates. On też od dawna przewidywał pandemię z 2020 roku. W maju 2015 roku na konferencji TED Talk Bill Gates zadziwiająco powtórzył ustalenia raportu Fundacji Rockefellera, mówiąc: jeżeli coś zabije ponad 10 milionów ludzi w ciągu najbliższych dekad, najprawdopodobniej będzie to wysoce zakaźny wirus, a nie wojna. Nie pociski, ale mikroby. Pojawi się wirus, który pomimo zakażenia pozwala czuć się na tyle dobrze, by wsiąść do samolotu, aby przejść się na rynek. Źródłem wirusa może być natura. Tak zapowiadał Gates w 2015 roku. W tym samym 2015 roku opublikował artykuł w New England Journal of Medicine, a na wykładzie w Bostonie przekonywał o konieczności przygotowania się na nieuchronną pandemię, prezentując symulację rozprzestrzeniania się z Chin na cały świat wirusa grypy. W jaki sposób informatyk bez wykształcenia medycznego, bo przecież Gates jest informatykiem, mógł publikować artykuł w profesjonalnym czasopiśmie dla lekarzy, pozostaje zagadką. Oczywiście, jeżeli wyłączyć możliwość kupienia sobie tej możliwości za konkretną sumę w funtach szterlingach, na co Gatesa stać. Przez następne lata Gates powtarzał te ostrzeżenia, stopniowo wyrastając na eksperta, którym nie był, nie jest i nie będzie. Jak więc brzmi uzasadnienie medialnej aktywności Gatesa jako eksperta w sprawach koronawirusa? Otóż Gates po prostu dużo czytał. I już. Naprawdę takie uzasadnienia brzmiały. No, wydaje się to banalne, proste, aż się chce zapytać, po co w takim razie studia medyczne. Wystarczy dużo
czytać, żeby móc udzielać porad medycznych albo, nie wiem, i wydawać rekomendacje dla całych państw, narodów i społeczności. Jest jeszcze jedno nazwisko, które przewija się od wśród informacji na temat koronawirusa i na temat planów pandemii, stworzenia nowego ładu po tejże pandemii. 13 października 2015 roku Richard Rothschild dokonał swego pierwszego tymczasowego zgłoszenia rodziny patentów, a następnie złożył serię regularnych zgłoszeń patentowych na system i metodę użytkowania i przetwarzania i wyświetlania danych biomedycznych. Wśród tych wniosków znalazł się i patent na system i metodę badań COVID-19. Patent ma konkretny numer i jest niczym innym jak patentem metody testowania COVID-19, której poddawani byli przecież wszyscy ludzie na świecie, pomimo licznych wątpliwości wskazywanych przez lekarzy co do skuteczności testów na koronawirusa. Pamiętamy te słynne wymazy z nosogardzieli. Fakt opatentowania metody testowania koronawirusa nie podlega dyskusji, że to zrobili Rothschildowie. Jednak zdaniem agencji Reutera Rothschild opatentował system analizujący dane medyczne pod kątem infekcji COVID-19 dopiero 17 maja 2020 roku. Jedno jest pewne. Rothschild pomiędzy 2015 a 2020 rokiem opatentował procedurę, z której korzystają rządy i instytucje na całym świecie. W czasie pandemii korzystały, pewnie niektóre korzystają do dziś. W dalszej realizacji planu nie mogło zabraknąć i paru instytucji. Okazało się, że w latach 2017-2018 WITS, wspólna inicjatywa ponadnarodowych organizacji, między innymi Banku Światowego, sprzedała miliony testów używanych do wykrywania COVID-19. Kiedy sprawa wyszła na jaw, poinformowano, że produkty medyczne i ich kody widoczne na screenach strony WITS rzeczywiście są używane od 2017 roku. Ale oznaczenia związane z COVID-19 pojawiły się w przepisach tych produktów na stronie internetowej dopiero w kwietniu 2020 roku. Stało się tak ze względu na to, że mają one znaczenie w walce z pandemią. Produkty oznaczone jako COVID-19 w bazie WITS odpowiadają sprzętowi medycznemu, który od dawna był używany do innych celów, ale miał szczególne znaczenie w przypadku COVID-19 i został zaklasyfikowany jako produkty COVID-19 przez Światową Organizację Celną w celu ułatwienia jego śledzenia, poinformował Bank Światowy w odpowiedzi na pytanie francuskiej redakcji AFP. Co to zmienia w sytuacji? Ano tyle, że testami na COVID-19 organizacja współtworzona przez Bank Światowy handlowała 3 lata przed pandemią. Tyle tylko, że z kodem pod nazwą COVID-19 oznaczyła je po wybuchu pandemii. Bank Światowy nie wskazał, do jakich celów były wcześniej używane testy na koronawirusa. W tym samym 2017 roku Fundacja Billa i Melindy Gatesów zainicjowała powstanie koalicji na rzecz innowacji w zakresie gotowości na epidemię. Tak się to nazywało, a kapitał zakładowy tej instytucji wyniósł 60 milionów dolarów. Także w 2017 roku, konkretnie w lutym, Gates zabrał głos na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, na której w obecności wielu notabli z całego świata lobbował za przyznaniem założonym przez siebie funduszom szczepionkowym większych środków i ostrzegał przed superwirusem. Zrównał przygotowania do pandemii z koniecznością zapobiegania zmianom klimatycznym. To taki jego drugi konik. I znowu powiedział, chyba zbyt szczerze, następna epidemia może powstać na ekranie komputera jako wynik
prób stworzenia syntetycznej wersji wirusa ospy albo wysoce zaraźliwego wirusa, śmiertelnego wirusa grypy z intencją użycia do celów terrorystycznych. Zdaniem epidemiologów szybko rozprzestrzeniający się w powietrzu patogen może zabić ponad 30 milionów ludzi w mniej niż rok. Mówią też, że istnieje prawdopodobieństwo, że świat doświadczy takiego wybuchu w ciągu następnych 10-15 lat. To jest cytat Billa Gatesa. Jako środek zaradczy Gates nie tylko zalecił inwestowanie w innowacje związane ze szczepieniami, ale i skrócenie czasu prac nad szczepionkami. Obecnie prace nad nową szczepionką zajmują około 10 lat. Musielibyśmy skrócić ten okres do 90 dni lub mniej, by znacząco ograniczyć umieralność spowodowaną szybko rozprzestrzeniającym się patogenem. Tak rekomendował Gates w 2017 roku. Czas pokazał, że także te zalecenia weszły co do joty. Zatem od początku XXI wieku praktycznie co jakiś czas organizowano różne symulacje na wypadek pandemii. I w 2001 roku, i w 2005 roku, i w 2018 roku. Nie podejmowano w czasie tych symulacji prób przewidzenia wybuchu pandemii, ale sprawdzano stopień bieżącego przygotowania i efektywności działań poszczególnych podmiotów na wypadek pojawienia się pandemii. Sytuacja zmieniła się w 2019 roku. W październiku 2019 roku w Nowym Jorku odbyła się konferencja Event 2001. Była organizowana przez John Hopkins Center for Health Security we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym i Fundacją Billa i Melindy Gatesów. Udział w nim wzięli m.in. przedstawiciele kilku uniwersytetów medycznych, Amerykańskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, władzy monetarnej Singapuru, takiego Singapurskiego Banku Centralnego, Chińskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, Światowej Organizacji Zdrowia, Uniwersytetu Johna Hopkinsa, linii lotniczych Lufthansa, sieci Marriott, hoteli, słynnej sieci hotelowej i koncernu Johnson & Johnson. W 2020 roku pamiętamy producenta jednowektorowej szczepionki na COVID-19. Zgromadzenie zwołano, bowiem zgromadzeni na nim wiedzieli, że wybuch pandemii jest tylko kwestią czasu, tylko nie wiedzieli, kiedy będzie miał miejsce. Konferencja była symulacją polegającą na przeprowadzeniu scenariusza fikcyjnej pandemii koronawirusa o pandemii, którego nikomu się najgorszych koszmarach nie śniło. Chociaż oczywiście naukowcy już od dawna pracowali nad koronawirusami i ich modyfikacją genetyczną tak, by stanowiły śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Ćwiczenie miało na celu zwrócenie uwagi na wyzwania w zakresie gotowości reagowania, które prawdopodobnie pojawiłyby się podczas poważnej pandemii, wyjaśniał jeden z uczestników tejże konferencji. No i uczestnicy eventu 201 odgrywali całkiem serio zarządzanie przyszłą pandemią. W dodatku całkowite zarządzanie, czyli obejmujące wszelkie aspekty życia ludzi. Zwrócili więc uwagę na to, że jedynym wyjściem z pandemii będzie ścisła współpraca rządów z międzynarodowym biznesem. Rządy będą musiały wyjść poza schematy swych działań i otworzyć się na nowe formy działań. Konieczne będzie wprowadzenie powszechnej cenzury, zwłaszcza w mediach społecznościowych, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się informacji. Informacje na temat samego koronawirusa, które określano jako pożądane, oczywiście miały być przez to sito przechodzić. Konieczne będzie wprowadzenie ogólnoświatowego lockdownu, zamknięcie ludzi w ich krajach i ograniczenie możliwości przemieszczania się przez ludzi. No i to były takie symulacje. A potem był rok 2020, no i realizacja tychże scenariuszy. Tak naprawdę
do dziś nie wiadomo, skąd się wziął koronawirus. Raczej już w wersję o zupce z nietoperza chyba nikt nie wierzy. Wiadomo za to, że laboratorium w Wuhan zostało zbudowane według najlepszych technologii na świecie i ma mieć najlepsze zabezpieczenia na świecie. Że jest ono tak szczelne, że o przypadkowym wyciechu koronawirusa no 99% nie może być mowy. Wiadomo, że prace nad wprowadzeniem do koronawirusa bardziej złośliwych patogenów były prowadzone zarówno w USA, jak i w Chinach i to we współpracy obu tych państw, chociaż na co dzień stosunki między nimi mają być co najmniej lodowate. Jednocześnie wciąż pojawiają się rozmaite sugestie dementujące wszelkie informacje o tym, że event 2001 był rozpisaniem działań pandemii. Dowodem na to, że Bill Gates nie był w to zamieszany, ma być fakt, że osobiście Gatesa na tejże konferencji nie było. Istotnie nie było, natomiast był jego przedstawiciel. No więc dla każdej średnio inteligentnej osoby jest oczywiste, że reprezentował on stanowisko swojego szefa. Dowodem, że nie było to planowane, ma być też oświadczenie samych organizatorów i uczestników. No rzeczywiście, no gdyby mieli jakiś przestępczy zamiar wobec ludzkości, to z pewnością by się przyznali do tego w oficjalnym oświadczeniu, na razie twierdzając w rodzaju tak, od dawna planujemy pandemię, dzięki której wprowadzimy wreszcie wielki reset. No może czasem wystarczy po prostu połączyć kropki, do czego bardzo, bardzo Państwa zachęcam. Oczywiście mają Państwo prawo w to wszystko, co zostało tu powiedziane, nie wierzyć, ale to wszystko można sprawdzić. Można też sprawdzić i też bardzo zachęcam, co w najnowszej warszawskiej gazecie. Oto ona, warszawska gazeta, jak zwykle stanowcza w osądach, jak zwykle prosto z mostu piszące, mówiące prawdę, a zatem w tym numerze parę niewygodnych tematów. Kiedyś Moskwa, dziś Bruksela. Kto się boi suwerennej Polski? A także interesujący temat, kontynuacja cyklu artykułów na temat środowiska Żydokomuny i jego działań, Goldberżanka i żydowscy krzywiciele polskości z UB. Jak to możliwe i o co chodziło z tym krzywieniem polskości przez żydowskich członków bezpieki? O tym w warszawskiej gazecie. No i jest to też ostatni dzwonek, żeby sięgnąć pod zakazaną historię, lada dzień będzie nowa, i poczytać sobie zarówno o sadystycznej kaczce dziwaczce pod pałacem Stalina, o tym, czym i jak straszyli żołnierzy w Wietnamie, amerykańskich żołnierzy w Wietnamie, lokalni bojownicy, a może nie straszyli, może coś jest na rzeczy, i w dżungli dzieją się rzeczy, o których się filozofom nie śniło, o tym w zakazanej historii, a wiele innych tematów związanych z władzą, taką tajną władzą nad światem, oczywiście w książce Tajna władza nad światem, zachęcam do lektury, a Państwa serdecznie zapraszam do pl.jeden historia. Wiele zagadek do rozwiązania przed nami, zapewniam, będziemy to robić. Dziś dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom warszawskiej gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.